Dzień dobry wszystkim, witam was serdecznie. Nastąpiła drobna zmiana, tak? Bo na samym początku były informacje, że tutaj webinar po naszej stronie, czyli po stronie Ergonaut, miał prowadzić Paweł Jaskuła. Natomiast musieliśmy wprowadzić lekkie zmiany, niestety siła wyższa, także prowadzącym z ramienia Ergonaut dzisiaj będę ja. Nazywam się Niedziewicz Kamil i odpowiadam tutaj za dział partnerstw w Ergonaut. Moim dzisiejszym gościem będzie Mariusz Lobudda, tutaj dyrektor e-commerce w Sportano. Natomiast zanim tutaj też przejdziemy bezpośrednio do rozmowy z Mariuszem, chciałbym tutaj podzielić ten webinar, można powiedzieć, na takie trzy części. Pierwszą to będzie krótka prezentacja z wprowadzeniem, można powiedzieć, w temat tutaj zarządzania z informacją produktową na wielu rynkach. To wydaje mi się, że powinno nam zająć między 5 a maksymalnie 10 minut. Natomiast później przejdziemy, można powiedzieć, do tego mięsa, tak, dzisiejszego spotkania, czyli tutaj do bezpośredniej rozmowy z Mariuszem, który będzie się dzielił tutaj ze swoją wiedzą, swoimi doświadczeniami i takim eksperckim okiem doradzi nam i opowie o tym, jak oni bezpośrednio w Sportano działają tutaj, jak sobie radzą z tą sprzedażą transgraniczną. A trzecią częścią już na sam koniec, no to będzie sesja Q&A, więc jeżeli będą jakieś pytania, to będzie na to 10 do 15 minut na to, żebyśmy po prostu też byli tutaj do waszej dyspozycji, odpowiadali bezpośrednio już na wasze pytania. W takim razie nie zatrzymując tutaj już i nie każąc wam czekać, przejdźmy bezpośrednio tutaj do prezentacji, czyli kwestia tego, jak tak naprawdę sprawnie można zarządzać informacją produktową przy sprzedaży transgranicznej. Żeby móc o tym opowiedzieć, ja też potrzebuję przedstawić kwestię, czym w ogóle na przykład tutaj jest PIM, czyli system do zarządzania informacją produktową. Skrót PIM, tak, wywodzi się od Product Information Management i przede wszystkim dla kogo to jest potrzebne. Na sam początek, żeby dać wam taką garść troszkę informacji i dlaczego w ogóle warto zadbać o tą informację produktową, o jak najlepszą tej prezentację tutaj tych treści, to tutaj mamy tutaj badania przeprowadzone przez Digital Expert Club, z których mamy, że 77% klientów online identyfikuje tak naprawdę problemy zakupowe z odpowiednią prezentacją produktu. No bo dla nas jest to oczywiste, że jeżeli tak naprawdę mamy możliwość wejścia do jakiegoś salonu, wejścia do sklepu, wzięcia produktu z półki, no to wtedy łatwo i przyjemny sposób możemy tutaj sprawdzić, jaka jest wielkość tego produktu, jaka jest jego waga, dotknąć, możemy tutaj poznać teksturę tego produktu. Natomiast jeżeli kupujemy przez sklep internetowy czy ewentualnie na marketplace'ach, no to komfortu tutaj dotknięcia danego produktu nie mamy, więc musimy się posiłkować jak najbardziej tym, co tutaj sprzedawca nam pokazuje i to, jak sprzedawca prezentuje swój produkt. Tak? Więc około 38% klientów też uznaje dokładny opis produktu za najważniejszy czynnik tutaj decydujący o zakupie. Mnie osobiście zupełnie to nie dziwi, no bo im lepszy opis ja tutaj produktu mam, tym bardziej jestem w stanie się utożsamić, tym bardziej można powiedzieć oczami wyobraźni, poczuć i zobaczyć. No i też około 36% tutaj klientów wskazuje na to, że przede wszystkim dobre zdjęcia są dla nich najważniejszym czynnikiem decydującym o zakupie. No pamiętajmy, że jeżeli nie możemy wziąć takiego produktu z tej spółki, nie możemy go dotknąć, no to im lepiej my będziemy mieli opisane te produkty, im lepsze będziemy mieli tutaj zdjęcia zrobione w cudzysłowie z każdej strony, tym klient tutaj kupujący u nas ma o wiele większą szansę, można powiedzieć, jak najlepiej poznać ten produkt, w cudzysłowie wirtualnie go dotknąć, poczuć i sprawdzić, czy to jest naprawdę ten produkt, który on chce tutaj zakupić od nas. Przechodząc dalej, to generalnie praca z katalogiem produktowym w dzisiejszych, tak, zdigitalizowanym świecie oznacza wiele wyzwań i przede wszystkim ogromną ilość powtarzalnych zadań. Co za tym idzie, zajmuje bardzo dużo czasu, jest też nieprzewidywalna i generalnie polega na tym, że jeżeli dodajemy jakiś nowy produkt, zazwyczaj w formie Excela, tak, czy to wgrywamy go do naszego produktu ERP-a, czy bezpośrednio zakładamy taką kartotekę i produkt tworzymy w ERP-ie, to mimo wszystko nadal potrzebujemy gdzieś ten content nadal uzupełniać. Potrzebujemy wymieniać te informacje o tym produkcie między bezpośrednio naszymi tutaj osobami w naszym zespole. Co za tym idzie, przeważnie wygląda to tak,
że wyciągamy te informacje w formie np. dalej Excela albo ewentualnie jakieś CSV-ki, wysyłamy dalej, przekazujemy produkt te informacje, potrzebujemy je dodatkowo dodać, prawda, tutaj w te tabelki wklepać jakiś opis produktowy, dodać zdjęcia, jakieś ewentualnie parametry, przesłać to dalej, dochodzi później znowu do sprawdzenia kompletności tych danych. Jeżeli są gdzieś jakieś błędy, potrzebujemy je znaleźć, jeżeli potrzebujemy dodać przetłumaczone jakieś rzeczy, to też te wszystkie informacje musimy dodać, znowu dochodzi do weryfikacji, jeżeli są jakieś błędy, szukanie, gdzie te błędy są, poprawianie ich, przestawienie, wystawienie, prawda, tych informacji w tym pliku dalej. Jeżeli współpracujemy z jakąś ewentualnie zewnętrzną agencją, która robi dla nas tłumaczenia, albo ewentualnie potrzebuje dorzucić nam tutaj słowa kluczowe, bo działamy z agencją SEO, no to zazwyczaj jest to kwestia przesłania pliku, prawda, tutaj mailem, czekanie na zwrotki, czyli można powiedzieć, uprawiamy tak zwanego ping-ponga tutaj z tymi plikami, tymi arkuszem kalkulacyjnym, co nie należy do zbyt optymalnych. No i tak jak tutaj wcześniej tutaj dałem hipotezę, że no, granie należy to do bardzo jest to bardzo powtarzalny proces, który zajmuje bardzo dużo czasu i jest nieprzewidywalny, no bo jeżeli ktoś tutaj z Państwa miał naprawdę tutaj okazję widzieć i pracować na takim pliku CSV czy ewentualnie Excelu bezpośrednio, gdzie mamy bardzo dużą ilość kolumn, bardzo dużą ilość wierszy, to znalezienie, prawda, tutaj jakiegokolwiek błędu i poprawienie go, no jest nie lada wyzwaniem. Plus sama kwestia z przebijania, tak, przerzucania się tutaj tymi Excelami nie należy do zbyt wygodnych prawda, tutaj sposobów na pracę. No i generuje no to, tak jak powiedziałem wcześniej, bardzo dużą ilość czasu i bardzo wiele miejsc, gdzie może dojść, prawda, tutaj do potencjalnych pomyłek. Generalnie platforma PIM usprawnia procesy tworzenia, gromadzenia oraz wzbogacania i dystrybucji katalogów produktowych. Głównym jej zadaniem jest centralizacja i ujednolicenie wszystkich informacji o produktach, można powiedzieć, w całej organizacji. To, co tutaj mamy, prawda, tutaj na samym początku, można powiedzieć, etapu, i to jest w każdej firmie, czyli tak zwany etap zbierania, prawda, tutaj tego kontentu, bo nieważne, czy jesteśmy bezpośrednio producentem, czy bezpośrednio od producentów zbieramy te informacje i sprzedajemy, prawda, tutaj, i odsprzedajemy, prawda, tutaj dalej te produkty, na nieważne jakim kanale, czy to ewentualnie są e-commerce, marketplace, czy jakiś oddział, prawda, tutaj naszego sklepu offline'owego. Czynnikiem wspólnym jest to, że za każdym razem mamy jakieś dane bezpośrednio na wejściu. Często te dane są w bardzo wielu formatach, w bardzo wielu różnych plikach. Dostajemy je też również, się zdarza, że ewentualnie często, czy czasami producenci, czy ewentualnie sprzedawcy ściągają jakieś opisy na zasadzie po prostu kopiowania i wklejania, tak, ze strony jakiegoś producenta, czy z materiałów dostarczonych do nich. Czyli to wszystko możemy ująć w tym pierwszym etapie, który polega na zbieraniu tych danych. PIM-y służą temu, żeby różne te rodzaje tutaj tych danych, które mamy na wejściu, wrzucić tak naprawdę do systemu, ujednolicić je i później na ujednoliconym, prawda, tutaj formacie tych wszystkich danych pracować, prawda, tutaj dalej na etapie wzbogacania i zarządzania już bezpośrednio tymi danymi. Czyli nieważne, czy będzie kwestia klasyfikacji, prawda, tutaj i pomiarów naszych produktów, czy tworzenia i lokalizacji treści, czy ewentualnie działanie, współdziałania z innymi ludźmi, czy to bezpośrednio z różnymi zespołami w naszej organizacji, czy ewentualnie też działania z osobami poza naszej organizacji, tak jak właśnie powiedziałem, to są jakieś agencje marketingowe, agencje bezpośrednio marketplace'owe, czy jakieś agencje, które robią dla nas SEO, czy ewentualnie tłumaczenia. System PIM służy temu, żeby tych wszystkich ludzi tak naprawdę scentralizować w jednym miejscu, dać im, można powiedzieć, takie główne repozytorium do wszystkich treści i miejsce, w którym oni tak naprawdę będą mogli pracować z jednego miejsca, czy też ewentualnie dać im miejsce, w którym przytrzymujemy też całe, można powiedzieć, zarządzanie mediami, tak, gdzie mamy wszystkie tak naprawdę asety do naszych produktów, co jest w stanie nam o wiele bardziej usprawnić i ułatwić tak naprawdę zarządzanie tymi treściami. Bo przede wszystkim, jeżeli my wszystkie nasze produkty, wszystkie informacje o tym produkcie mamy ujednolicone, mamy stworzony tak naprawdę jeden format danych, wszystkie informacje przetrzymujemy w jednym miejscu, no to później o wiele łatwiej jest nam
w cudzysłowie wyciągnąć te informacje i wyrzucić je na konkretny kanał, który nas interesuje. Czy nieważne, czy to będą marketplace, tak jak Allegro, Amazon, czy ewentualnie potrzebujemy do wyrzucić te informacje do systemu, który nam pomaga tutaj zarządzać tutaj sprzedażą na wielu marketplace'ach, jak chociażby, nie wiem, ChannelBee, Channel Engine, czy nasz rodzimy tutaj, prawda, tutaj BaseLinker, czy potrzebujemy te dane wyrzucić na markę, na nasz e-commerce, nieważne, czy to będzie 1, 2, 3, 5 e-commerce'ów, gdziekolwiek tak naprawdę potrzebujemy, czy ewentualnie nawet wyciągnąć te informacje i w ujednoliconym formacie, prawda, tutaj przyjemniejszym przekazać je do naszych, chociażby na przykład resellerów w formie jakichś drukowanych katalogów, czy ewentualnie zasilić, prawda, tutaj tymi informacjami też nasze powiedzmy sklepy, czy ewentualnie showroomy, tak, offline'owe. Przede wszystkim też platforma PIM usprawnia i ułatwia nadzór nad kompletnością uzupełnienia informacji, co przy działaniu tutaj na wielu rynkach, przy tej sprzedaży transgranicznej jest dla nas bardzo istotne, bo wiadomo, im my lepiej, czy też odnosząc się do tego, co powiedziałem wcześniej, że jakość tutaj tych opisów i zdjęć dla nas ma bardzo duże znaczenie, więc jeżeli sprzedajemy na wielu marketplace'ach, na wielu rynkach, a tutaj bardzo istotną kwestią jest to, żebyśmy jednakową i wysoką jakość utrzymywali tak naprawdę na każdym naszym kanale sprzedaży. Więc systemy PIM, które mają na celu tutaj centralizację wszystkich danych o naszych produktach, też są w stanie nam o wiele tutaj ułatwić zarządzanie tą jakością tych danych, żebyśmy mieli pewność, że wszystkie parametry do środka naszego produktu są uzupełnione, żebyśmy mieli jasny przekaz, że na przykład właśnie status kompletności, komplementarności uzupełnienia tych wszystkich informacji na poszczególny rynek, to na przykład jest 85-100%, czy ewentualnie 20%, i wiemy, że musimy jeszcze włożyć więcej tutaj z energii w to, żeby uzupełnić tutaj te wszystkie informacje. Tak samo jesteśmy w stanie przypisać konkretne czynności do konkretnych ról czy osób w naszej organizacji, czy też ewentualnie spoza naszej organizacji, żeby, wracając do tego, co powiedziałem wcześniej, nie uprawiać, można powiedzieć, dłużej tego ping-ponga, prawda, tutaj z tymi Excelami, ale żeby ci ludzie też mieli łatwy i przyjemny dostęp i, można powiedzieć, o wiele przyjemniejszą ścieżkę, prawda, tej pracy z tym produktem od jego powstania do momentu wypuszczenia go, prawda, do szerszej publiki, do tego z klienta końcowego poprzez marketplace, czy ewentualnie nasze sklepy internetowe z lokalizacją na dany rynek. Główne wyzwania, które my tutaj przy współpracy też z naszymi klientami zbadaliśmy i można powiedzieć, trochę wyjustowaliśmy, to przede wszystkim jest zarządzanie jest tutaj setkami kategorii, co często budzi, można powiedzieć, nie lada wyzwanie, prawda, jest nie lada problemem w momencie, jeżeli zdziałamy na wielu rynkach, no bo do każdej kategorii my potrzebujemy mieć tłumaczenia, potrzebujemy mieć konkretne opisy, no bo z takim samym contentem, prawda, z którym działaliśmy na rynku polskim, no na przykład na rynek czeski czy ewentualnie słowacki nie wyjdzie. No bo na pewno rozbijemy się o tutaj bariery językowe i to, że ten klient końcowy po prostu nas nie będzie wiedział tak naprawdę, o co nam chodzi. Co za tym idzie, potrzebujemy mieć kompleksową i zróżnicowaną klasyfikację też tych produktów, dostosowaną też do danego, do działania, można powiedzieć, na danym kanale, na danym rynku. Zarządzanie tutaj też tysiącami wariantów, co jest o wiele przyjemniejsze, można powiedzieć, w PIM-ie, jeżeli mamy to zunifikowane, versus jeżeli porównamy zarządzanie i przeklikiwanie się przez ogrom tabel, prawda, tutaj i wierszy w pliku Excel czy ewentualnie CSV. Więc zarządzanie wieloma kategoriami, wariantami w PIM-ie pozwala nam też na tworzenie wielopoziomowych struktur przy opcjach, na przykład takie jak, nie wiem, kolory, rozmiary, materiały, z których nasze produkty ewentualnie są tworzone, czy ewentualnie właśnie samo zarządzanie materiałami poprzez możliwość zbudowania rozbudowanej biblioteki z wieloma parametrami. Innymi wyzwaniami są też dane tutaj od dostawców, czyli to, co powiedziałem wcześniej, brak ustrukturyzowanych danych produktowych, czyli otrzymujemy różne pliki, różne formaty, co dzięki systemowi PIM wiemy, że jesteśmy w stanie wrzucić tutaj w jedno miejsce, usystematyzować to, ujednolicić i później w łatwiejszy o wiele sposób nasz zespół jest w stanie działać. Idąc dalej, kolejnym takim wyzwaniem jest też spójność i jakość danych, czyli kwestia tego, jak szybko i sprawnie
móc unikać pomyłek podczas wzbogacania danych produktowych, czy chociażby jakieś kwestie tłumaczeń, prawda, tutaj z materiałów, nie wiem, kolorów, czy jakichś parametrów na różne rynki, gdzie prawda, no ryzyko powstania tutaj tych błędów jest dość wysokie, no to my też, korzystając z systemu PIM, jesteśmy w stanie je praktycznie zminimalizować i prawie że wyeliminować. Poprzez chociażby dodawanie możliwości słownikowych, tak, gdzie nasi pracownicy będą pracowali tutaj na słowniku, a nie będą musieli uzupełniać takich rzeczy bezpośrednio z palca. Czy chociażby tak istotna rzecz jak bezpieczeństwo, czyli kwestia udostępniania wybranych danych do wybranych odbiorców, czyli na przykład to, że jaką jest, nie daje na przykład dostępu do całego pliku, który później będzie tutaj zaciągnięty, załóżmy, nie wiem, przez e-commerce, czy ewentualnie Baselinkera, w formie edytowej do na przykład jakiejś agencji zewnętrznej, w formie, gdzie oni mają dostęp do wszystkiego, tylko na przykład dzięki systemowi PIM ja też jestem w stanie tutaj zarządzić konkretnymi dostępami i konkretnymi uprawnieniami do poszczególnych rzeczy i do poszczególnych informacji, jakie bezpośrednio w systemie PIM przetrzymujemy, tak żeby na przykład moja agencja marketingowa miała dostęp tylko do zarządzania tutaj tymi mediami, asetami, czy ewentualnie do stworzenia jakichś głównych opisów, natomiast żeby nie mogła edytować tutaj jakichś parametrów, wprowadzać zmiany na tej płaszczyźnie, bo przykładowo od tego jest mój dział e-commerce albo dział bezpośrednio technologiczny, plus sama kwestia też, że systemy PIM dają poczucie bezpieczeństwa, no bo my jesteśmy w stanie dzięki systemowi PIM robić sobie regularne backupy, prawda, tutaj całego systemu, a co za tym idzie, mieć cały czas tutaj dostęp do backupów tych informacji o moich produktach, które mam. Więc to by było, można powiedzieć, na tyle z tej części z teoretycznej. Pora tutaj przejść na to, jak tak naprawdę tutaj sprzedaż tą cross-borderową w e-commerce widzi bezpośrednio tutaj nasz praktyk. Tak? Mariusz Labuda, tak jak wspomniałem wcześniej, e-commerce director w firmie Sportano. Mariusz ma doświadczenie już od ponad 10 lat. Tak? Ma tutaj działa na tym rynku e-commerce'owym i marketingowym. Także tutaj też najlepszą opcją będzie oddać, można powiedzieć, tutaj bezpośrednio głos już Mariuszowi. Więc Mariusz, mam nadzieję, że będziesz się czuł komfortowo z tym, że dzisiaj po prostu zostaniesz przepytany z tutaj tego, jak wy tak naprawdę w Sportano działacie i co spowodowało, że jesteście tak naprawdę po dość krótkim okresie na dzisiejszym miejscu, no bo jest się tak naprawdę czym pochwalić, chociażby patrząc na ostatni wpis tak, tutaj z Marcina Grzymkowskiego, więc z mojej strony szczere gratulacje zdobycia tak naprawdę milionowego klienta. Dzięki. Jakbyś mógł ewentualnie opowiedzieć, jak to u was wyglądało. Nie wiem, była jakaś radość, świętowanie, otwarcie szampana? Jasne. Świętowanie było, powiedziałbym, że na zewnątrz i wewnątrz oczywiście, bo pierwsza rzecz to same gratulacje dla klienta, który był tym milionowym. Odwiedziliśmy go z ekipą socialową, otrzymał trochę giftów, oczywiście sam konkurs jako konkurs. Ale z drugiej strony było świętowanie wewnątrz, no bo to faktycznie kamerę. Z jednej strony trzeszczy mnie. Okej. Z jednej strony to tylko liczba, ale z drugiej strony to trochę taka liczba przełomowa, bo pokazująca już duży skok. My jesteśmy na rynku, jeśli chodzi o aktywną sprzedaż, dokładnie od 30 miesięcy. Ruszyliśmy ze sprzedażą w grudniu 2 lata temu, teraz będziemy mieli 3 lata takiej aktywnej sprzedaży. No i zaczynają nam się już powoli przyrosty geometryczne, więc rozpędzamy się coraz bardziej. Ta masa nabiera tempa po prostu. Niecałe 3 lata, milionowy klient. Sprawnie działacie. 30 miesięcy, tak. 30 miesięcy, minęło 30 miesięcy od startu. Wiadomo, pierwsze miesiące to były to pojedyncze transakcje, może nie pojedyncze, tylko dziesiątki transakcji dziennie. Teraz jesteśmy na poziomie tysięcy transakcji dziennie, więc różnica jest olbrzymia. No i cały czas się rozpędzamy, bo tutaj cały czas dochodzi do uzupełniania portfolio produktowego, wygrzania tych krajów, gdzie już jesteśmy. Jesteśmy na 12 rynkach. Myślę, że ten pomysł na otwieranie nowych krajów nieco przystopował. Teraz chcielibyśmy po zdobyciu masy na właśnie tych nowo otwartych rynkach dorzeźbić trochę tam sprzedaż, zejść na poziom już marketingu lokalnego i dopasowania oferty lokalnie, bo na początku nie było na to po prostu czasu. Był to taki ekstremalnie szybki testing dla
Jasne. Ty, jeżeli już tutaj już poruszyłeś ten temat, tak, że teraz delikatnie te wychodzenie na nowe rynki wam przystopowało, natomiast wcześniej tam, gdzie się mocno na tym skupialiście, to jakbyś mógł, Mariusz, tutaj opowiedzieć, jakie były główne powody, dla których w ogóle zdecydowaliście się na otwarcie i wyjście tutaj na nowe rynki? Było to, nie wiem, od samego początku wpisane w strategię, czy doszliście do pewnego momentu, w którym stwierdziliście, że okej, to jest to, był jakiś czynnik po prostu, który wam stwierdził, po którym stwierdziliście, że dobra, idziemy dalej i wychodzimy na nowe rynki? Znaczy od początku, jeśli chodzi o nasze cele długoterminowe, to jest zdobycie pozycji lidera na rynku C, więc od początku te nowe kraje były wpisane w nasz plan. Ich kolejność była płynna, bo zależała też trochę od sytuacji geopolitycznej, jak startowało z Poltaną, dosłownie chwilę potem wybuchł konflikt na Ukrainie, więc ta sytuacja też mocno wpływała na naszą makroekonomię. Natomiast od samego początku zamierzaliśmy otworzyć przynajmniej 10 krajów w przeciągu 2 lat. Część krajów było sprawdzone know-how i poparte bardzo silnymi danymi rynkowymi, zarówno jeśli chodzi o sprzedaż, ale także o konkurencję i o zdrobnienie popyt na produkty, które mieliśmy w ofercie, ale niektóre z rynków były rynkami, nie chcę być testowymi, ale trochę bardziej idące w stronę testów niż twardych danych. Okej. Okay. Bo w tym momencie, tak jak powiedziałeś, jesteście obecni na 12 rynkach, tak? Tak. Okej, okay, to ja zakładam, że bycie na 12 rynkach, sprzedaż do tak wielkiej, dużej, tak sporej ilości kanałów musi być dla was sporym tutaj wyzwaniem logistycznym, więc czy możesz, nie wiem, ewentualnie przybliżyć nam, jak to u was wygląda i jakie są właśnie największe wyzwania logistyczne, z którymi spotykacie się przy sprzedaży transgranicznej? Jasne. Tutaj chyba największym, dla nikogo nie będzie to zaskoczeniem, problemem jest dywersyfikacja systemów i firm logistycznych, ponieważ nie mamy jednego jakiegoś pan operatora, który ogarniał nam 12 krajów teraz i w przyszłości kolejne. Oczywiście są gracze dominujące typu DPD, którzy są w kilku krajach, natomiast nawet jeżeli DPD jest jeżeli jest operatorem na ostatniej mini, to nie dowozi nam na przykład do danego kraju, więc musimy bardzo często te łańcuchy logistyczne łączyć za pomocą jednego czy dwóch operatorów, co wydłuża oczywiście czas dostawy. Z drugiej strony cały czas wiemy, że czasy dostawy ulegają drastycznemu skróceniu. Tak jak w Polsce bardzo wiele paczek zamówionych codziennie do późnego popołudnia jest dostarczanych kolejnego dnia roboczego, tak na zagranicy, na niektórych krajach jest to plus jeden, na niektórych plus dwa. No i jakiekolwiek święto typu ostatnimi dniami Boże Ciało, później święta sierpniowe i tak dalej, zaburzają ten łańcuch, bo jeżeli takie święto na przykład wypada w czwartek, to na niektórych krajach poza Polską taki proces dostawy może być nawet plus 3. Natomiast cały czas jest to nasze oczko w głowie, na logistyce budujemy przewagę konkurencyjną, mamy super zautomatyzowany i zrobotyzowany magazyn, więc będziemy tylko skracać te okresy. Gonimy tutaj, w niektórych krajach gonimy konkurencję, w niektórych wyznaczamy już standard, zwłaszcza w tych krajach, które są coraz bardziej zdywersyfikowane. Jeśli chodzi też o logistykę, to tak myślę głośno, jednym z ciekawszych elementów są różnice celno-podatkowe. No tutaj chociażby rynek ukraiński, gdzie dochodzi do oclenia produktu, dochodzi do nałożenia dodatkowych opłat na granicy powyżej pewnej kwoty zamówienia, to też wydłuża proces. Dlatego trzeba by do tego podejść z specjalistycznym graczem, który na rynku lokalnym już jest specjalistą, a nie iść z kimś, kto na przykład ma mocną pozycję w Czechach czy w Niemczech. Okej. Okay. Trzeci punkt, jak mogę dodać, a to jest pokłosie tego pierwszego, no bo wysyłamy produkty, natomiast no mamy pewien poziom zwrotów i te zwroty też staramy się realizować jak najszybciej, bo klienci, kiedy zwrócą do nas paczkę, oczekują tego zwrotu środków naprawdę w przeciągu czasem wręcz godzin od nadania paczki. Oczekiwania są bardzo wysokie. No i u nas zwroty to też jest element, na który przykładamy mocną uwagę, żeby te zwroty skrócić do maksimum i mrozić środki klientów naprawdę w formie pojedynczych dni.
Okej, okay, no właśnie, jeżeli tutaj jesteśmy już przy zwrotach, to ja zakładam, że wy podjęliście jakieś działania, żeby jak najbardziej tutaj zminimalizować tą liczbę zwrotów. Czy ewentualnie jesteś w stanie tutaj podzielić się waszym know-how, albo ewentualnie dać, można powiedzieć, kilka takich wskazówek, co zrobić, żeby tych zwrotów było jak najmniej przy działaniu, przy sprzedaży właśnie do takiego do klienta, który nie jest klientem polskim, do takiego klienta, no, który z którym nie mamy, można powiedzieć, takiego bieżącego też kontaktu, no bo jest od naszej firmy, powiedzmy, oddalono od kilka tysięcy kilometrów. To też chyba podzieliłbym na kilka czynników, bo pierwsza rzecz to oczywiście sama jakość opisu produktowego. No i tutaj Ergonaut jak najbardziej wjeżdża na białym koniu i pomaga nam, no bo o tym pewnie też będziemy rozmawiać, natomiast no, tych krajów trochę jest i trochę opisów regionalnych, które trzymamy właśnie w BIM-ie, jest jak najbardziej pomocne. Głównym kryterium, jeśli chodzi o zwroty nie w tym sektorze fashion, są zdarzające się czasem różnice w opisie versus produkt, czasem błędy, czasem niewystarczające dane. No, w ofercie mamy ponad 70 tysięcy produktów, no i nie trudno tutaj o pomyłki w przypadku paru czy paru własnych produktów, więc sama jakość opisu to jest pierwszy punkt. Drugi punkt to są dane już techniczne, tabele rozmiarów i tak dalej. Tutaj dużym oczkiem w głowie u nas, zwłaszcza w przypadku sprzętu sportowego, są właśnie tabele rozmiarowe, które pozwalają wybrać, nie wiem, odpowiednią deskę, odpowiednie wiązania, odpowiedni rower. To też potrafi wygenerować w przypadku błędu duży poziom zwrotów. A trzecia rzecz, to są wszystkie rzeczy, powiedziałbym, bardziej miękkie, bardziej UX-owe, budujące zaufanie do nas. Na przykład wprowadzenie darmowych zwrotów wcale nie spowodowało zwiększenia ilości zwrotów, czego planiliśmy. Natomiast zwiększyło zaufanie do nas i zwiększyło konwersję, które absolutnie nie przełożyło się na ilość darmowych zwrotów wykorzystywanych przez użytkowników. Te zakupy dalej są przemyślane. Myślę, że bariera wejścia i przełamania, żeby kupić coś w sklepie właśnie za granicę, po prostu zmała i tyle. Natomiast nie mamy jeszcze specjalistycznego żadnego doradztwa pod kątem dobierania rozmiarów i tak dalej. Jesteśmy na etapie jeszcze researchów, natomiast myślę, że to też jest kolejne z narzędzi, które będziemy wdrażać, które jeszcze lepiej pozwoli wybrać produkt, zwłaszcza z marki, której nigdy na przykład nie mieliśmy. Jeżeli na co dzień biegamy w Adidasie, w butach Adidasa, to nie możemy nie być pewni, jaki rozmiar Nike'a czy Hoki będzie dla nas odpowiedni, a jest trochę softu na rynku, który nam pozwoli zmaczować Mesku 44 w Adidasie z odpowiednikiem w Nike. Okej. Okay. No, sam tak jak powiedziałeś, że tutaj stoicie przed kilkoma wyzwaniami, tak, że też zbieracie informacje, też robicie research, to jakbyś mógł mi ewentualnie też przybliżyć te ewentualnie, jakie kroki podejmujecie, aby zdobyć taką niezbędną wiedzę, żeby na przykład wiedzieć, tak, że produkt, załóżmy, nie wiem, który w Polsce można powiedzieć jest u nas bestsellerem, to skąd możemy mieć pewność, że na przykład na innych rynkach on też się będzie tak dobrze sprzedawał. Więc tutaj moje pytanie właśnie, czy wy podejmujecie jakieś kroki, żeby zbadać te rynki nowe, na które będziecie, na które chcecie wychodzić, pod tym, z jakim na przykład kontentem do klientów wyjść, z jakimi produktami, jak się do tego przygotowujecie? Jasne. To, co powiedziałeś, prawie zawsze się sprawdza, może nie prawie, ale bardzo często się sprawdza i ten overlap bestsellerów w kraju X z krajem Y jest zbliżony, natomiast jest pewna grupa produktów, która jest albo takuje się znikomą znajomością, to są na przykład marki polskie, które w Polsce oczywiście sprzedają się dobrze, ale poza Polską mają sprzedaż niemal zerową, ale też niektóre marki, które w Polsce nie cieszą się jakąś super dużą estymą czy znajomością rynku, a na przykład w Czechach czy w Rumunii sprzedają się kilkukrotnie lepiej. Natomiast jak do tego podchodzimy, nie mamy jednego gotowego narzędzia, jest zespół rzeczy, które zawsze oczywiście sprawdzamy, od takich rzeczy standardowych jak sam potencjał wyszukiwania, to są rzeczy związane z SEO, Similarwebem, Ahrefsem i tak dalej, po platformy sprzedażowe typu marketplace'y, też bardzo fajne i bogate źródło wiedzy o sezonowości tych produktów, o topowych brandach, to trzeba mieć cały czas w głowie oczywiście taką małą lampkę ostrzegawczą, że to, że coś się na marketplace'ie nie sprzedaje, nie znaczy, że to nie jest popularne w danym kraju, tylko dany brand może na przykład blokować sprzedaż na marketplace'ie i nie życzyć sobie, żeby sprzedawany. Jest tu łatwo wyciągnąć wniosek, że marka X czy Y jest niepopularna na Węgrzech, bo nie ma jej w ogóle na EMAG-u, a EMAG nie mieć możliwości sprzedaży danego produktu. Natomiast takich sytuacji nie ma dużo. Trzecia rzecz to oczywiście sam monitoring konkurencji. Tutaj można bardzo dużo rzeczy wyciągnąć, jeśli chodzi o
firmy konkurencyjne od ich pozycjonowania, szerokości portfolio i tak dalej, przez takie rzeczy bardzo twarde, po rzeczy takie miękkie, jak chociażby, nie wiem, akcje marketingowe, fizyka tych akcji, a co z kolei przekłada się na same zachowania zakupowe, jeśli chodzi o klientów. Bo na niektórych rynkach typu Rumunia kody rabatowe mają bardzo duże znaczenie, a na niektórych rynkach, które są mniej podatne na promocje jak Niemcy, tutaj nie wiem, wszelkie rodzaje testimoniale o szybkiej dostawie i jakości produktu są dużo ważniejsze od promki z kodem. Mhm. To jest jedna rzecz. I tak myślę, czy coś jeszcze z tych ważniejszych? Nie, no chyba w wielkim skrócie to. Naprawdę jest bez liku narzędzi, których możemy korzystać bardzo często przy niskokosztowych. Pomijam wszelkiego rodzaju raporty, rzeczy dedykowane, które często są poza zasięgiem kosztowym, zwłaszcza na początku, jeżeli ktoś próbuje skalować dany kraj. Natomiast te narzędzia ogólnodostępne, SaaS-owe, to jest naprawdę niezliczona baza informacji do wyciągnięcia. Mhm. Okej, okay. A mieliście na przykład coś takiego, że przy wychodzeniu na jakiś rynek zderzyliście się właśnie z tymi różnicami? Tak jak powiedziałeś, na przykład na Rumunii bardzo dobrze działa polityka rabatowania, gdzie na przykład na rynku niemieckim o wiele lepiej działają testimoniale, bo ja jakiś czas temu miałem okazję tutaj słyszeć, że tak jak na przykład my Polacy uwielbiamy na przykład płacić tak jak najszybciej, tak więc zamawiamy produkt, płacimy z, nie wiem, blikiem, tak żeby było szybko, tak na przykład na rynku czeskim bardzo popularne jest płacenie dopiero przy odbiorze danego produktu. Tak, są bardzo, bardzo, bardzo duże różnice, jeśli chodzi o zakupy, natomiast forma COD cały czas systematycznie maleje i tutaj obserwując inne sklepy, inne też raporty rynkowe, widzimy, że COD w niektórych krajach trzyma się mocno, Rumunia, Bułgaria, Czechy powiedzmy, natomiast cały rynek zmierza w stronę minimalizacji COD. Natomiast jeśli chodzi o takie różnice, które zupełnie nas zaskoczyły i które były dla nas zaskoczeniem, a ich nie wyłapaliśmy, są takie na przykład zachowania zakupowe, jeśli chodzi o rynek ukraiński, gdzie klienci często chcą przymierzyć produkt przed jego odebraniem od kuriera, czyli otwierają sobie paczkę, chcą przymierzyć daną kurtkę, są nawet przymierzanie w punktach odbioru, gdzie można ten towar przymierzyć, zabrać lub z powrotem spakować do paczki. Samo otwieranie paczki, sprawdzenie, co jest w paczce przed odbiorem, zwłaszcza tutaj na Południowym Wschodzie jest dużo bardziej popularny, no w Polsce to się praktycznie nie zdarza. Czasem mamy naklejkę na paczce, sprawdzić w obecności kuriera i to wszystko. Tak. Natomiast tam formalnie otwiera się paczka, wygląda towar i albo się tą paczkę zamyka z powrotem, albo zostawia towar. Więc to są małe rzeczy, ale zaskakujące. Płatności z przyodroczoną oczywiście terminem płatności. Duże różnice pomiędzy krajami. Duże różnice też pomiędzy oczywiście samymi kategoriami, no bo czym bliżej odzieży, tym płatności odroczone bardziej popularne, czym bliżej sprzętu, tym te płatności odroczone praktycznie się nie zdarzają, bo sprzęt, jeżeli przyjdzie, chcemy używać tu i teraz, te zwroty też są tutaj dużo, dużo niższe. Okej. Okay. Tak jak też wcześniej już powiedziałeś o tym, że zdarzają się tutaj różnice w czasach dostaw, że na jednym rynku potrafił to być 2 dni, na innym rynku to może się wydłużyć do 3 czy 4 dni, plus ewentualnie tutaj też na ten czas dostaw mają wpływ takie rzeczy, jak chociażby na przykład sam powiedziałeś, że Boże Ciało ostatnio, tak, które było w Polsce. To powiedz mi ogólnie, jak sobie radzicie tutaj z kosztami obsługi tego? Przede wszystkim zwrotów powiedziałeś, że nie macie dużo, tak, że gdzieś tam się baliście, że jak wprowadzicie tutaj te darmowe zwroty, to ten współczynnik może wzrosnąć, natomiast na szczęście on nie urósł, ale jak generalnie radzicie sobie też z innymi problemami lingwistycznymi związanymi z cross-border, no bo często wiem, że tutaj klienci, tutaj z osoby, które sprzedają, bo podjęły się tej sprzedaży transgranicznej, stoją na przykład przed wyzwaniem dużym logistycznym właśnie chociażby, czy korzystać z magazynu lokalnego, czy ewentualnie zdywersyfikować to i mieć jedy, czy wydywersyfikować właśnie, korzystać z magazynu lokalnych, mieć ich kilka, czy ewentualnie mieć jeden centralny magazyn, skąd będą wychodzić wszystkie od nas produkty dalej do klientów. Czy jesteś w stanie tutaj powiedzieć, jak to wygląda od waszej strony, czy ewentualnie masz jakąś opinię, które działanie jest lepsze, które byś bardziej na przykład doradził? To trochę temat rzeka, bo niestety odpowiedź brzmi to zależy. Bo to zależy od wolumenu oczywiście samych paczek, kosztu dostaw, kosztu fulfillmentu chociażby na rynku. Mhm. I tak dalej. My testowaliśmy kilka modeli z własnoręcznym, samodzielnym dowożeniem produktów do danego kraju, tam spedycja już na ostatniej linii, przez proces całościowy,
To, czego nie korzystamy, to nie korzystamy z lokalnych magazynów. Cała obsługa nasza jest wysyłana, cała lista paczek jest wysyłana z lokalnego magazynu tutaj w okolicach Zielonej Góry i to będzie nasze centrum, jest centrum logistyczne. Natomiast to naprawdę zależy od wolumenu, od ilości SKS-ów i tak dalej, bo jeżeli mamy 6 produktów, możemy się zastokować na miejscowym magazynie, absolutnie tak. Natomiast jak mamy 70 tysięcy produktów w ofercie, ciężko by to było wybrać nawet bestseller, bo bestseller będzie kilka tysięcy produktów. To jest absolutnie nie do przeskoczenia kosztowo, więc nie. Natomiast jeżeli ktoś ma mniej SKS-ów, nawet kilkadziesiąt, to myślę, że taki fulfillment lokalny może naprawdę ekstremalnie pomóc, bo jeżeli będziemy mieli jakiś fulfillment pod Bukaresztem, to pewnie 3/4 Rumunii, może 60% Rumunii będzie następnego dnia w dostawie, więc to ekstremalnie skróci proces. To, co testujemy, to lokalne punkty zwrotu, gdzie użytkownik, nasz klient nie odsyła paczki oczywiście do Polski, tylko jeżeli jest to Rumunia, to odsyła paczkę do Bukaresztu. To jest oczywiście, natomiast na przykładzie takiego lokalnego magazynu, lokalny operator potrafi nam wysłać informację, czy ten zwrot jest zatwierdzony, czy nie, wysyła zdjęcia, krótki opis. My możemy też zwrot finansowo procesować po naszej stronie, co drastycznie obniża koszty, bo nie przesyłamy pojedynczych paczek do Polski, nie wozimy towarów w tym z powrotem, tylko skomasowany zwrot na już gabarytowy przyjeżdża do nas, a klient otrzymuje zwrot środków dosłownie po paru dniach, nie ma tutaj jakiegoś rozciągnięcia do 2 tygodni. Okej. Okay. Też tak trochę wracając do tego, co wcześniej powiedziałeś, o czym też wcześniej rozmawialiśmy, że wy generalnie podczas wychodzenia na nowe rynki też przygotowywaliście się, tak? Bo sprawdzaliście, jakie produkty będą się gdzieś na nowych rynkach sprzedawać, jak w ogóle rozpocząć taką sprzedaż na tych nowych rynkach. To z perspektywy organizacji, która sprzedaje w tym momencie już na ponad 10 rynkach, to czy są na przykład jakieś czynniki, które wpływają na decyzję o tym, że wychodzicie na kolejne rynki? Czy nie wiem, czy jest jakiś taki trigger, po którym stwierdzacie, że okej, dobra, to jest moment, w którym na przykład zaatakujemy kolejny rynek? Tu też niestety muszę zacząć od zależy, bo jeżeli znacząco albo dość mocno poszerzyłoby nam się portfolio produktowe o produkty na przykład, które są mocno zhypowane na terenie kraju X, to jak najbardziej. Natomiast to bardzo często może być, mówię może, bo teraz nie mamy na krótkiej liście żadnego nowego kraju, natomiast to może być wypadkowa kilku czynników, nie wiem, konsolidacji jakiejś formy logistycznej na przykład. Bo jeżeli okaże się, że mamy 3 kraje w regionie i wchodzi operator, który robi te 3 kraje plus 4 dookoła, to byłby kuszący trigger oczywiście. Natomiast do tego trzeba wrzucić filtr potencjału tego kraju, dostępności produktów, / popytu podażu na tym rynku, bo może okazać się, że to jest naprawdę czerwony ocean i tam nie ma sensu wchodzić, bo konkurencja jest bardzo silna i powinniśmy to odpuścić. A może się okazać, że właśnie konkurencja jest ekstremalnie zdywersyfikowana i jeden większy gracz może ten rynek dość mocno skonsolidować, więc cały czas bacznie przyglądamy się rynkom w Europie, cały czas je mamy na tapecie, natomiast nie mamy takiego planu na zasadzie X krajów X, w Y czasie. Nie. Okay. Tutaj naprawdę mocno zwolniliśmy i teraz szlifujemy te kraje, które zostały otwarte. Okej. Okay. To teraz, jeżeli chodzi tutaj o szlifowanie tych rynków, to jakie generalnie jest takie, jakbyś mógł na przykład przytoczyć takich kilka największych wyzwań marketingowych, które napotkaliście przy sprzedaży transgranicznej? Marketingowej, dodałbym do marketingu jeszcze rzeczy UX-owe już z samym doświadczeniem, bo jeśli chodzi o te rzeczy czysto UX-owo, czysto z perspektywy klienckiej, to na początku nie mieliśmy zbyt mocno zdywersyfikowanej logistyki czy form płatności o rzeczy lokalne, natomiast dość szybko zaczęliśmy wdrażać lokalne formy płatności, lokalne formy logistyczne, tak żeby jak najbardziej user-friendly te rzeczy przyspieszyć, a druga rzecz to oczywiście marketing. To zaczynamy standardowo z Perform, bo to jest kanał, który najszybciej jesteśmy w stanie uruchomić, najszybciej przetestować i najszybciej przeżyć jakiekolwiek zwroty z inwestycji. I później zależnie od potencjału skalujemy inne kanały. Staramy się, aby wszystkie kanały marketingowe były dostosowane do danego kraju, uwzględniały chociażby lokalne święta, lokalne produkt mix, bo tutaj potrafią być
różnicę. Sam tone of voice, no dużo jest tych rzeczy, natomiast są takie kraje, gdzie schodzimy niżej i są takie kraje, które są traktowane jeszcze bardziej ogólnie. Natomiast no to wszystko zależy od ich potencjału. Kraj krajowi nierówny, patrząc na samą wielkość populacji w danym kraju. Okej, okay. To jeżeli macie, można powiedzieć, kraje, którymi się które bardziej szczegółowo, można powiedzieć, tutaj dopieszczacie, tak? I jeżeli są też kraje takie, w których troszkę bardziej do których macie trochę bardziej ogólne podejście, to czy ty jesteś w stanie mi przybliżyć tutaj tą kwestię waszych działań, jeżeli chodzi o optymalizację tutaj na przykład kampanii reklamowych i układanie ich na przykład, nie wiem, pod specyfikę i charakterystykę na przykład danego odbiorcy w danym kraju? Tu mamy dwa filtry tak naprawdę. Właśnie pierwszy to jest wspomniany przeze mnie przed chwilą ten produkt mix, bo marka X czy Y może być zupełnie niepopularna, inna marka C może być super zhypowana na danym rynku, więc jakiekolwiek akcje marketingowe, które się dzieją się zawsze w oparciu o czy to kategorie, czy produkty, bo to nie musi być jedna marka, typu nie wiem, Adidas, Coca, to może być bardziej ogólnie, teraz jesteśmy na przykład w sezonie letnim, więc sporty wodne. Są kraje, gdzie sporty wodne są dużo bardziej popularne jak Polska versus na przykład Czechy. No, coś tam Czesi kupują do tych sportów wodnych, ale tego naprawdę nie ma dużo. Geografia jednak robi swoje. Druga rzecz to jest sam kalendarz. Też o nim przed chwilą dosłownie w jednym słowie wspomniałem. Tutaj mam na myśli wszelkiego rodzaju eventy lokalne, święta i tak dalej, czy nawet ułożenie sezonów. Inaczej długi weekend wypada trochę w Polsce, ten majowy, inaczej podczas tego weekendu zachowują się Niemcy, inaczej Czesi. I takich różnic jest dużo. Do tego dochodzą święta, nie chcę powiedzieć drugiego planu, ale właśnie takie jednorazowe szoty, które potrafią zrobić na przykład gdzieś długi weekend, tak jak w Polsce będziemy mieli teraz w sierpniu. Trochę takich tematów jest. No i jeżeli potencjał rynku jest duży, to schodzimy do dodatkowych kanałów, które nie wszędzie są. To jest blog na przykład, to są rzeczy związane z contentem, to są rzeczy związane z rzeczami brandowymi w formie Mety czy Google'a. Natomiast to naprawdę zależy od kraju, bo okay. Ten potencjał potrafi być naprawdę bardzo mocno różny pomiędzy nimi. Jasne, w pełni zrozumiałe. To teraz tak, jeżeli już jesteście na tych rynkach, jeżeli już sprzedajecie, tak, macie wgląd to, w którym na przykład rynku, na jakim rynku, co bardziej klienci chętnie kupują, znacie też różnice w ich podejściu, to co buduje wiarygodność waszej marki na rynkach zagranicznych? Okay, nie wiem, czy mamy jakieś problemy techniczne? Halo, halo, Mariusz, słyszysz mnie? Halo, halo. Chyba zadałem zbyt niewygodne pytanie. Okay, teraz mnie słychać? Przełączyłem się na środek. Tak. Okej. Okay. Tak, wydaje mi się, że usłyszałem, jak coś to popraw, proszę. Natomiast jeśli chodzi o budowanie tego zaufania, to staramy się to zaufanie budować oczywiście na naszych przewagach konkurencyjnych. Pierwsze to jest samo portfolio produktowe / marek. Chcemy, aby ta oferta była jak najbardziej komplementarna. Drugi punkt, o którym też wspomniałem, to jest nasza przewaga w formie logistyki. Tutaj staramy się, aby czas dostawy skrócić do minimum. Tam, gdzie jest to możliwe, dać darmowe zwroty, żeby jednak użytkownik czuł się bezpiecznie. Jeśli chodzi o metody płatności, to korzystamy z lokalnych partnerów, tak aby to zaufanie podbić jeszcze bardziej. Dużym oczkiem w głowie też u nas jest customer care i obsługa, czy to przedzakupowa, czy to pozakupowa. Można do nas, w każdym z krajów mamy otwartą infolinię. Infolinia jest oczywiście obsługiwana przez native'ów, więc to zaufanie myślę, że jest bardzo duże. Oczywiście obsługujemy zapytania mailowe, obsługujemy zapytania w formie live chata. Staramy się i cały czas te wyniki śrubujemy, żeby te zapytania były obsługiwane jak najszybciej, jak najbardziej doradczo też, bo dużo jest zapytań o właśnie dobór sprzętu, dobór odzieży i tak dalej, więc to nie tylko jest sama obsługa customer care około transakcyjna, ale także właśnie doradcza i ta część coraz bardziej rośnie. No i staramy się po zakupie mieć cały czas kontakt z klientem, bo badania UX-owe dotyczą naprawdę wielu obszarów już teraz. Zaczynaliśmy od najbardziej prostych NPS-ów,
miesiące temu, chciałem być lata temu, ale miesiące temu. Teraz badamy już kilka procesów, procesy transakcyjne, procesy logistyczne, zadowolenie z tych procesów. Cały czas otrzymujemy feedback od klientów, bo masa tych zamówień robi swoje. No i staramy się wyciągać wnioski, jak najszybciej te rzeczy usprawniać tutaj. Nie ma niestety, albo stety może, wiedzy tajemnej, bo to są rzeczy raczej dość standardowe. Natomiast taka cały czas ongoingowa optymalizacja wielu procesów po prostu przynosi efekt. Okay. Taki procent składamy z zmian. Z tego, co powiedziałeś, że zatrudniacie native'ów, tak? Zależy wam na tym, żeby klienci mogli się z wami skontaktować, czy to mailowo, czy zadzwonić na infolinię, że zależy wam i przykładacie tutaj dużą wartość do tej obsługi posprzedażowej bezpośrednio klienta. To czy Mariusz, jesteś w stanie się z nami podzielić, przybliżyć nam to, z jakimi generalnie to się wiąże wyzwaniami? To utrzymanie, powiedzmy, tego wysokiego standardu tego obsługi klienta, zarówno podczas, w trakcie jego zakupów oraz już do tej obsługi posprzedażowej? Pierwsza rzecz, która mi się nasuwa na myśl, to jest oczywiście zapewnienie tej wielojęzyczności. Bo w niektórych krajach, gdzie mamy bardzo dużą liczbę zamówień, możemy już wprowadzić system rotacyjny i tak dalej. Są kraje, gdzie tych zamówień jest mniej, no i tych etatów też jest mniej, więc utrzymanie ciągłości procesu czasem bywa problematyczne, bo jesteśmy tylko ludźmi, mamy L4, mamy urlopy, mamy niższe sezony, i tak dalej, więc cały czas mamy żonglerkę w postaci elastycznych dość pracy, jeśli chodzi o customer godziny pracy. Druga to jest oczywiście wdrożenie tych osób w tak szerokie portfolio produktowe, bo na większych rynkach możemy już iść w specjalizację, że ktoś się zna bardziej na sportach wodnych, sportach zimowych i tak dalej. Natomiast na tych rynkach mniejszych, gdzie w customer care jest dosłownie parę osób, ciężko zrobić taką specjalizację, więc szukamy trochę takich, nie chcę powiedzieć ludzi renesansu, ale trochę ludzi, którzy znają się bardzo szeroko, przekrojowo na sporcie, to z jednej strony, z drugiej strony lubią pracować z ludźmi i ten customer care ich nie odstrasza, bo nie oszukujmy się, nie jest to najłatwiejsza praca. Trzeba mieć dobre dyspozycje, trzeba mieć dobre skille, jeśli chodzi o komunikację, a przy okazji być dość dobrze obeznanym ze sportem. Myślę, trzecia to jest oczywiście technologia, bo w niektórych krajach, przepraszam, różne formy kontaktu są dużo bardziej popularne. Tutaj przytoczyłem parę z Ukrainy, ale Ukraina jest dużo, klienci ukraińscy są bardziej przyzwyczajeni do, po prostu biorą telefon i dzwonią i to jest mega fajne, bo to skraca ten dystans, ale to z kolei powoduje u nas, że więcej tiketów telefonicznych jest procentowo na rynku ukraińskim, a na przykład w krajach bardziej południowych live chat jest tutaj dominującą formą. Osoby są przyzwyczajone do pisania na czacie, potrafią naprawdę długie dysputy prowadzić na czacie, a myślę, że rynek polski jest bardzo pomieszany. Tutaj mamy, nie mamy jednego bardzo miażdżąco dominującego kanału. Lubimy live chat, lubimy infolinię, ale lubimy też wysłać zapytanie na maila i to jest bardzo mocno podzielone. Jasne. Dla mnie w pełni jasne. Wydaje mi się, że dla naszych widzów też. Ja mam dla ciebie też w sumie jedno już ostatnie pytanie, ale zanim je zadam, to dajmy może czas, tak? Przechodząc tak sprawnie do tej kwestii, do tego fragmentu, gdzie dajmy możliwość tutaj zadania pytań naszym widzom. Więc pytanie do widzów, czy są jakieś pytania w tym momencie? Nie wiem, czy to do mnie, czy ewentualnie do Mariusza. Okej, ewentualnie na ten moment żadnych pytań nie widzę, natomiast jak coś, to poczekajmy jeszcze, dajmy chwilkę, no to być może ktoś jeszcze pytanie pisze, ktoś może o pytaniu z myśli, jak je zadać. Jeszcze ostatnia weryfikacja, czy jakieś pytania wpadły. Dobra. Chyba na ten moment mamy wszystko jasne, bo żadne pytania się nie pojawiły. W
W takim wypadku ja zadam moje ostatnie pytanie do Ciebie, Mariusz, też jeszcze w kwestii przypomnienia. Mariusz Labuda, tak, obecnie jest dyrektor e-commerce w Sportano z ponad 10-letnim doświadczeniem ogólnie w e-commerce i w marketingu. Mariusz, ostatnie pytanie do Ciebie. Jako ekspert, prawda, tutaj i przede wszystkim jako praktyk, jakbyś mógł zrobić takie delikatne podsumowanie z taką dobrą radą, tak, od Ciebie dla osób, które chcą zacząć tutaj sprzedaż tą transgraniczną, które ewentualnie chcą się rozwijać, pójść w Wasze ślady, tak, żeby to nie było tylko jeden, dwa czy trzy dodatkowe rynki, a żeby to było ponad na przykład 10, 15 czy żeby już po prostu te rynki w dziesiątki. Jakbyś mógł przybliżyć takie z kilka dobrych, można powiedzieć, tipów, jak do tego podejść, co zrobić, żeby faktycznie ten biznes fajnie skalować. Jasne. To zacznę może od takiego małego wstępu. Naprawdę zacząłbym od obserwacji konkurencji. I to nie tylko konkurencji oczywiście naszej bezpośredniej. Jeżeli sprzedajemy żywność, to nie patrzyłbym tu oczywiście tylko na podmioty z FMCG, tylko szedł szerzej. Popatrzyłbym oczywiście na zwyczaje zakupowe i zwyczaje płatnościowe w danym kraju. To jest bardzo duży wyznacznik. Często ci duzi gracze, i nie mówię tu o rynku sportowym, tylko ogólnie o ikonach, którzy wychodzą zwłaszcza z Europy Zachodniej, robią trochę takie Ctrl-C, Ctrl-V na rynki poza Europy Zachodniej i spotykają się o ścianę. To, co widać po polskich ikonach, to jest duże wejście w kulturę i właśnie zachowania zakupowe lokalnych rynków. Więc pierwsze to wszystkiego rodzaju metody płatności, formy logistyczne, tłumaczenia produktów, jak najbardziej. Tutaj nie ma miejsca na, jeszcze oczywiście, nie ma miejsca na tłumaczenie bez proofreadingu i tak dalej. To jest to. Drugi punkt, który przed chwilą przez Ciebie poruszany, budowa zaufania. Tutaj naprawdę nie bójmy się rozmawiać z tymi klientami, nie bójmy się pytać ich o zdanie, feedbackować się i wprowadzać tych zmian do nas, bo to jest olbrzymia skarbnica wiedzy, naprawdę. I to jest win-win, bo z jednej strony mamy swoje zadowolonego klienta, a z drugiej strony mamy niemal darmowy feedback, co możemy usprawnić. Trzecia rzecz to infrastruktura. No większość softu, który jest teraz, i nie mówię tutaj tylko o Ergonodzie, PIMie i tak dalej, to są rzeczy bardzo mocno wygrzane i gotowe pod sprzedaż transgraniczną. Dużo jest tego softu, dużo jest możliwości testowania. Nie trzeba zaczynać na początku od gigantycznych helpów, można zacząć naprawdę od małych rzeczy. Tego softu SaaS-owego wręcz, naprawdę jest bez miku. I chyba tyle w dużym skrócie. Okej, okay. Czyli generalnie... Jesteśmy naprawdę patentem i sprzedaż transgraniczną i jest od kogo się uczyć, naprawdę jest od kogo się uczyć, ale nie uczmy się tylko od tego naszego rynku polskiego, mimo że jest moim zdaniem na naprawdę bardzo wysokim poziomie. Czasem jak zaglądamy na inne e-commerce z zachodniej Europy, to włos się jeży, na jakim poziomie to jeszcze zrobione. Natomiast oni byli czasem kilka czy kilkanaście lat przed nami, zdobyli tą przewagę konkurencyjną. Jasne. W różnych branżach, przykład Czechów w Stanach, prawda? Natomiast jest od kogo się uczyć, jest od kogo obserwować i tak jak wspomniałem o tych narzędziach, chociażby do sprawdzenia potencjału rynku, tego jest bez linku na rynku. Okej, czyli można powiedzieć, że można to podsumować tak, że nie bójmy się sprawdzać rynków, nie bójmy się sprawdzać naszej konkurencji, tak, tego, jakie produkty na danym rynku są najlepiej sprzedawane. Nie bójmy się dbać przede wszystkim o jakość produktu tej naszej sprzedaży i interakcji z naszymi klientami, tak, z tymi klientami, naszymi odbiorcami oraz korzystajmy z technologii, która w sumie jest w naszej służbie, tak, żeby nam pomóc do tego, żeby jak najlepiej, jak najłatwiej działać nam się na nowych rynkach. Nie wiem, czy do tej krótkiej listy dodałbyś coś jeszcze? Dokładnie. Nie, to jest naprawdę olbrzymi. To w takim wypadku nie pozostaje mi nic innego, jak bardzo Tobie podziękować za to, że podzieliłeś się z nami swoją wiedzą. Na pewno jest to ogrom wiedzy, przede wszystkim praktycznej wiedzy, tak, która jasno pokazuje, że co robiliście, co też wpływa na Wasz sukces obecny. No, co też można powiedzieć, nie jest niczym nowym, tak, bo to, z czego wykorzystacie, z tego, jaką wy ścieżkę przyszliście, tak naprawdę każdy klient, tak naprawdę każda osoba, tak, która sprzedaje na rynkach innych, tak, niż rynek polski, czy ewentualnie osoba, która myśli o tym, żeby wyjść na nowe rynki, jest w stanie przełożyć i dostosować do swojej organizacji. Dokładnie.
Dobrze. Mariuszu, w takim wypadku bardzo Ci dziękuję. Jeszcze raz gratulacje, prawda, tutaj ze zdobycia milionowego klienta. Trzymamy kciuki też za to, żeby w krótkim czasie, żebyście świętowali dwumilionowego klienta. Dziękuję też wszystkim tutaj Państwu, tak, którzy tutaj oglądali nas, którzy uczestniczyli tutaj podczas naszej rozmowy. Materiał, jeżeli ktoś by chciał do niego wrócić, też będzie opublikowany na naszym kanale, tak, na YouTubie. Ewentualnie, gdyby padły też jeszcze jakieś pytania, później przyszły do głowy, no to też śmiało, bez problemu można do nas pisać. My jak coś, to też będziemy się ewentualnie kontaktować wtedy z Mariuszem i prosić go o odpowiedzenie tutaj na pytania, które też będziemy w stanie, myślę, że później udostępnić czy to szerzej, czy też bezpośrednio do audiencji w formie, powiedzmy, jakiegoś bezpośredniego maila czy newslettera. Także Mariusz. Super, dziękuję raz jeszcze. Bardzo dziękuję i do zobaczenia wszystkim. Dzięki, miłego dnia. Miłego.